Ania Ogarzyńska, Maciej Krężel. Dzisiaj co prawda 12 miejsce, wczoraj w zjeździe 8, ale za to mniejsza strata do zwycięzcy. Czy to znaczy, że się rozkręcacie i teraz, kiedy zaczną się konkurencje techniczne, to już zagracie roka? Tak, musimy powiedzieć, że tak, na pewno będziemy grać roka przede wszystkim na slalomie. A jak było dzisiaj na trasie, powiedzcie? Cóż, na płaskim fragmencie popełniłem błąd, przez co ta strata była znacznie większa, mogło być znacznie lepiej, tak uważam. No i co, trasa była wymagająca, no ale czekamy cały czas na te konkurencje techniczne, które są naszym atutem tak naprawdę. Słuchajcie, zaskakująco gorąco dzisiaj, plus 6 stopni. Czy to przeszkadza, czy to pomaga, czy przez to gorszy jest śnieg do jazdy? Szczerze mówiąc, trasa dla nas jeszcze była bardzo dobra. Już teraz będą mieć gorzej kolejni zawodnicy, bo jednak ta temperatura coraz wyższa się robi. A mi osobiście nie przeszkadza i też mamy doświadczenie z zeszłego roku, bo było bardzo podobnie, też było bardzo ciepło tutaj, także ścigamy się dokładnie w takich samych warunkach w Korei. Powiedzcie jeszcze coś o kibicach, zobaczcie, jest ich tutaj tak dużo i oni fetują każdego, kto zjeżdża na dół, to chyba musi być przyjemne, co? Dzwonki i takie spore tłumy. Tak, zainteresowanie kibiców jest zawsze bardzo mile widziane i dużo lepiej się jeździ, jeżeli wiemy, że ktoś nam kibicuje, niż jeżeli jeździmy po pustym stoku i wiemy, że na mecie nikt na nas nie czeka nawet. Ale słyszycie ich? To słychać? Czy zawodnik jest tak skoncentrowany, że słyszy tylko przewodniczkę? W naszym przypadku osób niewidomych i niedowidzących jest nakaz zachowania ciszy w trakcie przejazdu tych osób, także my nie słyszymy, natomiast tak jak teraz słychać i widać, kibice są bardzo głośne, także myślę, że zawodnicy pozostali i będą ich słyszeć. Też tylko powiedzcie krótko, co was czeka tutaj w Pyeongchang? Jeszcze dwa starty i czego po nich cię... Trzy starty. Tak, jeszcze mamy super kombinację, slalom i slalom gigant. No i co, na co się nastawiacie najbardziej? No najbardziej czekamy na slalom, ponieważ to jest nasza ulubiona konkurencja. No i tam najbardziej będziemy walczyć o to, co możemy uzyskać tak naprawdę. Dzięki wielkie, trzymam kciuki.